W tym filmie pokażę Ci, jak sfinalizować projekt stworzony w Enscape, czyli proces postprodukcji oraz możliwości prezentacyjne, jakie w tym silniku renderującym są zawarte. Zaczniemy od ustawień wizualnych i przygotowanego w trakcie prac własnego zestawu ustawień. Klikając w trzy kropek powielam go. Teraz nadaję nazwę nowo powstałemu zestawowi, najlepiej zgodnie ze sceną, w której mam zamiar go użyć. W tym przypadku jest to recepcja. Czas przejść do ustawień głównych i dopracować efekt. Zmieniam parametry ekspozycji i ustawiam je na 62%. Teraz czas na głębię ostrości, której przypisuję wartość 10%. Ogniskową ustawiam na interesujący mnie dystans tak aby kamera skupiła swoją uwagę na interesującym mnie miejscu jakość renderingu ustawiam na maksymalną teraz przechodzę do zakładki obraz a w niej poprawiam kontrasty dostępnymi parametrami ustawiam podświetlenia i cienie na 20% obniżam odrobinę nasycenie koloru schodząc z wartością w tym wypadku ustawiam 80% a za pomocą temperatury barwowej dostosowuję balans bieli ustawiając go na wartość 8500 kelwinów z efektów graficznych interesuje mnie wyłączenie flary, zatem ustawiam 0%, natomiast efekt bloom przesuwam na 10%. Daje mi to delikatny efekt rozmycia najjaśniejszych elementów renderu. Jako wisienkę na torcie dodaję winietowanie na 40% i pozbywam się aberracji chromatycznej. Pozostaje ustawić rozdzielczość, w jakiej chcę ten render otrzymać oraz format pliku. Robię to z pozycji dane wyjściowe. Teraz w oknie Enscape Uruchamiam menedżer widoków i w wybranej scenie po przejściu do jej edycji nadaję utworzony własny zestaw ustawień i zatwierdzam zmianę. Po ustawieniu wszystkich zestawów i skorelowaniu z odpowiednimi ujęciami, możemy przejść do renderowania. Obraz, który obecnie widzisz w Endscape, po tym procesie będzie wyglądał jeszcze lepiej. Przechodząc do renderowania, mamy tutaj dwie opcje. Klasyczny render lub renderowanie sadowe, które umożliwia renderowanie kilku scen jedna po drugiej. W tym miejscu Enscape również popisuje się swoją prędkością i dosłownie w przeciągu sekund zapisuje tego typu wizualizacje w jakości Full HD. Ale to nie wszystko. W tym silniku renderującym mamy również opcję eksportu takiego projektu do tzw. plików standalone. Wystarczy jeden przycisk, podanie ścieżki i dostajemy plik exe, który użytkownik systemu operacyjnego Windows może uruchomić u siebie na komputerze i samodzielnie pokręcić się po swojej inwestycji. W ten sam sposób możemy przesłać ten projekt za pomocą linka www stworzonego w Enscape. Wówczas inwestor obejrzy projekt z poziomu przeglądarki internetowej na własnym komputerze. Kolejna z możliwości to animacja, której głównym atutem jest ciekawa praca kamery podczas przejść między scenami, zmiany pór dnia, a w związku z tym poruszające się chmury i wiatr, który wpływa na ruch elementów proxy z biblioteki modeli. Oprócz tego masz możliwość wykonania zdjęć sferycznych oraz zaprezentujesz projekt za pośrednictwem kogli VR. Jak widzisz, możliwości Endscape w zakresie prezentacji są spore na tle innych silników renderujących. Bez wątpienia, jedną z ciekawszych opcji jest możliwość spacerowania po modelu za pośrednictwem linku do strony WWW, co z pewnością pokochają Twoi klienci. A jeżeli mowa o nich, oraz o wymaganiach, jakie stawiają, w przypadku gdy konieczna będzie jeszcze lepsza jakość wizualizacji, możesz tak przygotowany plik szybko przenieść do v o jego kompatybilności z Enscape dowiesz się w kolejnym odcinku, na który serdecznie zapraszam.